Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany dokładnie o godzinie 20:20 21 lutego 2024 roku. Dobra, ogarnąłem sobie poza odcinkami koszenie tej trawy dookoła łąk i nawożenie właśnie. W tym momencie dziś myślę, że sobie zatankujemy kilka tych ciągników, także właśnie między innymi tego New Hollanda z rozsiewaczem, który teraz śmiga, ma 26%, tego Landiniego również można, 14% ma paliwa, skończył już tu właśnie siać sorgo na polu numer 4, no i na 10 również tam masę z opryskiwaczem skończył odchwaszczać. Tutaj też skończył już, to ostatnio, tak? Skończył już ten właśnie masej ze siewnikiem punktowym. Także przyjęliśmy nim, puściłem pracownika, żeby w lewy górny róg tutaj dojechał i sobie również zatankujemy. Ten zestawik całkiem sporo trzeba było. Ponad dwa, myślę, że ze trzy nawet. Zbiorniki nasion do obsiania największego pola na mapie bawełną. Także naprawdę sporo. No ale spoko, już ogarnięte. Siewy mamy zakończone. Także dziś będziemy sobie też działać właśnie. Do pracowników to puszczał z odchwaszczaniem, z nawożeniem. Już tam chłopaki dojechali na stację i się blokują. Dobra, także podjeżdżamy, tankujemy. Tu jest ćwiartka około. Także napełniamy, ten też dojechał. Pewnie można jeden naraz tylko się tankować. No może nie, nie wiem. Dojechał w każdym razie jeden i drugi. Także tankujemy te sprzęty i puszczamy je. Tutaj również starczyło na tą dziesiątkę środka fastobójczego, także fajnie. Została nam 17 i 4 chyba, tak? 4 nie była odchwaszczona właśnie jeszcze. Dobra. W sumie nie w tą stronę, będzie bliżej dokładnie. To jest mniej klikania. No i tego New Hollanda myślę, że puszczę tutaj na 10 od razu, jak jest obok. Trochę na to paliwo wydaliśmy. Tutaj powinny być akurat 4 przejazdy, wydaje mi się. Że puścimy go od tej strony, bo on tu też potrafił miaki zrobić. Teraz w sumie nie wiem, czy zdawie nie będzie. Też przypadkiem omijaka. Czy jest na styk? Może jest na styk, ale ja bym wolał chyba jednak troszeczkę. Dla pewności. Puścić go tak. I będzie lepiej. No, powinno być chyba ze 4 przejazdy, wydaje mi się. I chyba nie powinno nawet żadnego takiego wąskiego zostać. Mam nadzieję, bo jakby zostało, to byłoby słabo. Bym żałował, że go tak przestawiłem bliżej tego brzegu. Dobra, wysyłamy go w takim razie tego na lewy górny róg. Na napełnianie. No, powinno być ok. Mam nadzieję, z opryskiwaczem było 6 przejazdów. Coś tam mu nie pasuje. A powinno być ok w miarę, dobra. Okej, okay, temu też mam nadzieję, że starczy. Tego też chyba wyślę tam na lewy górny róg. Też go uzupełnimy, no bo ogólnie już siewy mamy zakończone, tak? Siewy mamy zakończone. Także właśnie na 17 jest zasiana bawełna, na 10 owies, na 4 sorgo, no i 5 i 8 soja. No, 6 trzcina cukrowa, 7 winogrona i 16 oliwki. 1, 2, 3 to trawa. To już na stałe. Te uprawy są na tych polach.
Tutaj koło cieśli przejeżdżamy. No, są tam meble po lewej za budynkiem. Produkują się. Spoko. Dobra, jak tam nawożenie? Na dziesiątce. No teraz dopiero zawraca i robi drugi przejazd. Ale powinna być połowa w miarę. Także okej. Z tymi chyba też na razie poczekam. Zanim ich tu wyślę. Dobra, czym bym się chciał dzisiaj jeszcze zająć? Może leśnictwem? Tu już sobie przepiłem te sprzynty. Może leśnictwem się w sumie zajmiemy, jak mam wolną chwilę. To akurat właśnie mamy na przykład drzewa koło tej fabryki płatków zbożowych. Nie wiem, to w sumie jeszcze. No, tu jest właśnie sporo tych drzew, także wytnijmy je. Nawet są całkiem spore, dosyć. Całkiem dosyć spore. Dobrze, są przyklejone, się nie stoczą gdzieś tam na dół. No to większe to nawet będą trzy kłody. To nierówności niezłe są. Oj, nie ten klawisz. Zaraz się to zablokuje. Będzie tyle. Dobra, zaraz tu wrócimy. Tym razem tutaj właśnie. Dojechali pracownicy. Zacznijmy sobie na mapę. No, spóźniłem się trochę, ale nie, powinno być ok. Trzy przejazdy zrobił i ten taki wąski został, także fajnie. Także spoko, dobra, napełniamy tego. No i 17 i jeszcze czwórka nam zostaje, tak? Do odchwaszczenia. No tak naprawdę też bym mógł przewinąć sobie do kwietnia. Bo jak siewnik kończy już pracę, no to nawożenie i opryskiwanie można sobie już ogarnąć w kwietniu, nie? Niekoniecznie teraz, ale ogarniemy teraz. Będzie już z głowy, nie? Który tam zakończył pracę? Ten tu nie chce na ostatni przejazd już robić. Niecała połowa mu została i on już poza polem tam jest. Już teraz taka sytuacja była chyba. Starczy mu tego nawozu, bo też tu już jest końcóweczka. Szkoda, że tu nie ma takiej funkcji, żeby właśnie zmniejszyć sobie szerokość. Tak jak w wersji na komputer Farminga 22. Najnowszej. Jeszcze póki co. No ale nie dziwię się, że w wersji mobilnej czegoś takiego nie ma. Nie dziwi mnie to. Okej. Okay. Dojechał, starczyło mu. Także wysyłamy tego również na napełnianie. Wysyłamy tego również na napełnianie. W lewo. A nawet ten po prostu jakoś tam wyjedzie do drogi. Dobra. No spoko. Niech jedzie. Teraz chcemy opryskiwacz. Na 17 chyba puścimy, nie? Potem jeszcze czwórka zostanie. Dobra, opryskiwacz może być od dołu. Będzie miał łatwiej dojechać. Pochwaliłem za szybko.
co, no to problem, że nie stoi na drodze, czy co? Ładnie go puszczam. No chyba miejsce, z którego go puszczam. Że nie był na drodze, tylko gdzieś tam obok. Mu przeszkadzało. Tu też musi na środek drogi wyjechać, że mu ten landy nie będzie przeszkadzał, chociaż jest za linią, na swoim pasie stoi, nie? Ale cóż, tak to jest. Dobra, napełnimy tego, no i wysyłamy też na... na farmę. Te wszystkie siewniki. Jeszcze nawóz. 777 dolarów za nasiona. No, jadą tam ci elegancko. No to w sumie tego puszczę pierwszego, żeby... O, ten jak leci, niech lat. Puszczę tego pierwszego, żeby... Ominie go tamten? Nie, musi stać. Blokować mu drogę. Ach, te protesty, strajki. Rolnicze, no. Dobra, ten niech się napełnia. Tu też myślę, że za 4-5 tysięcy zapłacę za nawóz. Niech się sypie. Dobrze, tam nie muszę siedzieć. W środku. Albo w sumie niech będzie teraz. Niech będzie teraz masę i na końcu John Deere jest najwolniejszy. No, 5000 prawie, że nieźle. No i jedź. Jedź, ziomeczku. Dobra, John Deere. I co, w tą stronę będzie mniej klikania, dokładnie. Ale ładny konwój, nie? Ładny konwój, chociaż ten John Deere będzie blokował Newfoundlanda. Dobra, no i tego puśćmy już na 17, ale od góry najlepiej. Kurczaczki. To, okej. Okay. No, ładny tu konwój jedzie. Przy lewej krawędzi mapy. Fajnie. Elegancko to wygląda. No i spoko. Dobra, dziesiątka jest ogarnięta. Odchwaszczona wieś na drugi raz. Czwórka jeszcze potrzeba. A, nawożenia 17 nie wymaga. 17 nawożenia nie wymaga. Jednak. No tak, bo tam była gniewka. Dobrze, teraz spojrzałem. Dobrze, teraz spojrzałem. W takim razie New Holland na czwórkę. W takim razie New Holland na czwórkę. On nawet górą jedzie. Zawrócił sobie. No dość lepsza droga, wydaje mi się, górą. W takim razie New Holland tutaj. Dobra. No ci tu dojeżdżają elegancko. Te kombajny też gdzieś trzeba stawić. W sumie na razie niech tu sobie stoi koło. Bo tu będzie sorgo chyba, tak? No zobaczymy jeszcze co, gdzie, czym. Aczkolwiek nie trzeba przypinać przystawki ani do klasy, ani do John Deere'a. Do John Deere'a też mam przystawkę. Tam koło farmy, tu właśnie po prawej stronie przy tym budynku. Bo nie chcieliśmy teraz ani słonecznika, ani kukurydzy. Aczkolwiek zastanawiałem się, czy właśnie nie zabraknie mi kukurydzy teraz, nie? Bo tak samo będę musiał kukurydzę. Teraz tak samo co miesiąc właśnie, jak ten owiec siać, nie? Aczkolwiek kukurydzy mam jeszcze te 30 tysięcy litrów, więc starczy chyba na te 8 miesięcy.
na te dwa cykle, więc za 4 miesiące nie będę musiał zbierać, no bo już nie mam gdzie zbierać, nie? Ale później już trzeba będzie pomyśleć, żeby gdzieś zasiać tą kulkę. I potem głęboszowanie, będzie roboty z tym wszystkim. No, spoko, spoko. No bo kukurydzy też potrzeba tam 4300 litrów około, nieco ponad, ale około przyjmijmy, na miesiąc, czyli tam 17-18 tysięcy litrów na 4 miesiące. No to może też braknąć troszeczkę, może też troszeczkę braknąć na ten 1 czy 2 miesiące już, za te 7 miesięcy około, bo jest tam 30, także kilka tysięcy może braknąć. No ale trudno, nie? Ale trudno. Dobra, zmieścimy się tam jakoś. Odparkujemy te sprzęty. O, tam przychodzi troszeczkę, ale dobra, damy radę. Czy damy radę? Tak, damy radę. Tego możemy tu też odczepić. No i dobra, zaparkujemy go gdzieś tu przy płocie. Tam jest też zator koło obornika po lewej stronie, po drugiej stronie drogi. No i klasik też tam stoi. No i tam zator też stoi. Za tą stertą obornika. Klasik pewnie do przyczepy będzie przypięty, właśnie ten. Tam po prawej stoi zator. On pewnie do obory pójdzie. Ten to też dojechał, także można go wysłać, bo ten ma tu jeszcze 17 i 4 do zrobienia. No i rozsiewacz tylko 4 i tam sady, nie? Też. No rozsiewacz ma sady do zrobienia. I to też ja muszę ogarnąć, pracownik tego nie zrobi. Znaczy teraz tylko winogronowe, nie? Teraz tylko z winogronami sad. Dobra, coś takiego. No i spoko. No i spoko. To było kultywowane, tak, czyli trzeba. No a tutaj musimy jeszcze poczekać, tak, bo teraz to trzeba to odchwaścić. Teraz nawożenie to nic nie da. Dobrze myślę? Nie wiem sobie, żeby to potem opryskiwacz nie miał problemu z zawróceniem. No, dobrze myślę. No to w sumie ta siódemka, nie? To wyślę go w sumie na siódemkę. Jednak. No, pewnie dobra. Dobra, tego jeszcze odparkujemy. No i John Deere też jest z tyłu. Także spoko. To może w sumie John Deere pierwszy. Tylko tu jest John Deere, dobra. Chciałem powiedzieć, jak go teraz tu znaleźć, nie? Także ten niech będzie pierwszy. No jego to praktycznie nie odpinam od. Nie odpinam od siewnika. Ale Andy to tu i z kosiarkami najczęściej śmiga. I z rozrzutnikiem obornika. No różnie, różnie. Kury też się trochę nie wyrabiają z tą produkcją. Jajek. No ale trudno. Coś będzie można sobie fajnego kupić. Mamy ponad pół miliona na koncie. Elegancko. W ogóle gra nie jest za głośno. Mam nadzieję, że nie. Żeby dla was na odcinku nie było za głośno, bo ja to tu i tak ją teraz średnio słyszę. Dobra, coś takiego. No i dobra. No i dobra, w takim razie. Ale cienie od tego drzewa. Te sprzęty niech sobie na razie stoją. O, ten tu elegancko chyba dojechał do końca. A tu jest ile też? 6 czy 8 przejazdów? Nie wiem, no ale tu z pełnym opryskiwaczem najlepiej przyjeżdżać. Chociaż na czwórkę chyba jeszcze powinno starczyć. Tego towaru. No i będzie w marcu. Prace polowe będą ogarnięte. Także fajnie, dobra. Drzewek sobie puści nam jeszcze troszeczkę. Ten tu też dojechał. Tak by to trzeba tu nawieść raz teraz i później w kwietniu i obciąć liście i jeszcze raz to.
na wieść i wtedy też będziemy zbierać oliwki i trzcinę cukrową. Co jest? Czemu mnie odpycha od tego drzewa? Osiągnięcie, proszę bardzo. Pewnie coś z sieciką drzew. Tak myślę, nie? Czemu tego nie mogę ściąć? O, jest. Działa. Nie ten klawisz, ale to jest, kurczę, różnica terenu, nie? Z tej kamery to bardziej widać. No, to jakieś małe drzewko, ale też można wyciąć. No i tam jeszcze z tyłu są. Jakieś większe. Także to faktycznie koło tych fabrycznie, chciałem powiedzieć. Łódź fabryczna. Faktycznie koło tych fabryk troszeczkę jest tych. Jest tych drzewek. No i w miarę niedaleko, nie? Także fajnie. Tam jest też jakieś duże drzewko, także już mi się spodobało. Jaki jest placyk, nie? Można by tu jakieś pole stworzyć, te drzewa wyciąć. Ale w tej grze akurat nie ma takiej możliwości. A szkoda. A szkoda. O, duże drzewko, trzy kłody. Także elegancko. To też możemy sobie wyciąć. W środku ciszej. No i spoczko, kilka tysięcy litrów zawsze będzie tego drewna. Jeszcze kawałek do przodu. Ścinamy. Duży zasięg, nie? Ta maszyna. Aczkolwiek też trzeba wiedzieć, jak podjechać. Tutaj, a na tym końcu mapy jeszcze chyba nie byłem. Nie miałem za bardzo potrzeby tutaj przyjeżdżać. No tam no, w mapie nawet troszkę tych drzewek jeszcze widać, ale już mi się nie uda ich ściąć. Tak to tu wygląda. Tak to tu wygląda. No dobra, to jeszcze jedno. Sobie zetniemy i możemy ogólnie przeskoczyć do zbierania drzew. No to jedno, nie wiem czy zostawić jeszcze, żeby rosło. Tam też koło drzew są spore. Tu jest też jakieś duże drzewko. Też mi się spodobało, aczkolwiek więcej niż 3 kłody to raczej nie dostanę za nie. Ale wysoka jest teraz ta piła. Końcówka ramienia. Teraz się fajnie wysoko podniosła. Czasem się tak nisko opuszcza i generalnie, dobra, to niech stoi sobie koło drogi. I generalnie raz, dwa, trzy, cztery przejazdy teraz robimy, tak? A, to jest 7 przejazdów, no tak, 7. Czyli teraz 3,5 i to jest połowa pola akurat. No tak, przypomniałem sobie, że to jest 7 przejazdów. Dobra. Kontrola pracowników przeprowadzona. Możemy wracać do swojej pracy. Jeszcze przez te kilka minut sobie pozbieramy kilka tych kłód. Nie wiem, czemu on mi się miga tutaj na mapie. Pewnie dlatego, że po wejściu tutaj mam go zaznaczonego, nie? Chyba tak. Dobra, możemy od tego zacząć. No i te pięćki generalnie można sobie wyciąć i urośnie drzewo w tym miejscu. Ciekawe jestem ogólnie, czy te drzewa, które już tu są, takie dosyć niskie, rosną ogólnie, są coraz większe. Bo ja tu nie ścinam wszystkich, niektóre mniejsze zostawiam, ale nie wiem, czy ma to sens. Czy lepiej je na przykład wyciąć, dostanę tam jedną czy dwie kłody, ale potem na przykład, gdybym chciał sobie wyciąć pieniek, no to urośnie w tym miejscu większe drzewo. Też ciekawe jestem właśnie, ile czasu to trwa.
No tam przy koniach jeszcze generalnie było sporo drzew. No ale tu właśnie koło tych fabryk, koło gdzieś niedaleko właśnie. Widzieliście, że za daleko nie odjechałem. Widziałem też właśnie na mapie, że było sporo tych drzew. No i faktycznie jest tu co wyciąć. Jest tu co wyciąć, także dlatego też teraz to robimy. No i też pracownika można puścić. O, idealnie. Idealnie. Jak tu... Chciałem powiedzieć, że jak nie jeżdżę po jakichś stromych terenach, to się nawet animacja nie buguje, ale... Ale troszkę się jednak zbugowało. No tu jest też stromo dosyć, nie? Jednak... Nie powiem, że nie. Także i ta animacja świruje. Zadanie masz tej kłady z ładowaniem w zasięgu. O, teraz to tak. Już nie. Dobra. Tam po lewej, bliżej dalej. Tu po prawej jeszcze. Też bliżej dalej. No jakieś takie kółko trzeba zrobić w miarę. Teraz te pieńki też mają kolizję. A w starszych farmingach nie miały. W 16 czy 18. Jak pamiętam, że ścinaliśmy. No w 16 na Multimap fajną serię. Z 18 też planuję. I ogólnie sporo właśnie komentarzy się pojawia, że super seria to jest, czy była, z Farminga 16 na moim kanale, na multi. Też myślę, że jest naprawdę fajna. No i też mam plan ją wznowić, aczkolwiek na razie nie mam takiej możliwości. No ale właśnie sporo się pojawia takich komentarzy, że właśnie super seria, żebym wznowił, że najlepsza seria. Także fajnie, cieszę się, to miłe. Myślę też, że w Farmingu 18 właśnie o serii. Ale to też raczej na multi, jak jest taka możliwość właśnie. Ta gra ma taki tryb. Taką opcję, to fajnie by było właśnie. Jak będę miał taką możliwość, również zrobić z niej serię na multi, nie? Także takie mam plany, fajnie by było. Fajnie by było, no ale też z jakąś odpowiednią osobą, fajną. Najlepiej. Nie z pierwszą, lepszą, nie? Żeby się to fajnie oglądało. O, na pewno będę chciał sprawdzić to przy wycinaniu pni. W sumie to dobrze, jakbym się pospieszył z tym, nie? No bo ileś czasu też myślę, że musi minąć, żeby te drzewa odrosły. Ciekawe jestem właśnie, ile to trwa. Czasem zdążę podjechać i się nie składa ten całe ramię. A czasem muszę poczekać, aż się złoży i potem dopiero zaczynam ładować. Dobra. Ładuj, pan ładuj. Taka pełna paka kłód, czyli tam około 25 sztuk, to jest 7,5 tysiąca litrów. Także w sumie szału nie ma, nie? Nie za dużo. No wiesz, tą jedną jeszcze. Czasem jest wybrzędna ta maszyna, naprawdę. Co się położyła? Śmiesznie. Dawaj, dawaj. Wiesz, nie ma czasu. A, to składa jeszcze pod spodem. Jakoś za blisko podjechałem chyba i dlatego. Coś tu nie pykło. No, to trzeba spokojnie, powoli. Pośpiech szkodzi, jak widać. Jakieś też ładne drzewko było wysokie. No i dosyć wysoko też ta maszyna wycięła, nie? Spory pieniek. No tu akurat fajnie by było. Myślę te pieniki wyciąć w miarę blisko cieśli, więc fajnie by było tu jeszcze w tym miejscu te drzewa wyciąć, jeśli by odrosły.
Ale najpierw właśnie trzeba wyciąć pieńki. No i musi minąć ileś czasu, myślę. Ciekawy jestem. Ile? Dobra, po prawej tam mam jeszcze dwa czy trzy. Tu polejemy jedno miejsce. Około 200 koni chyba mają tę maszynę, nie? Nie są takie mocne wcale. I tam jeszcze po lewej na górze, dobra. Ogarniają jakieś tu na górze. No, aczkolwiek teraz się chyba nie zabiorę. A to już 31 minut, trzeba będzie kończyć ten odcinek za chwilę. No, ale myślę, że dokończę jeszcze doładować i zawieziemy. I na tym etapie się możemy pożegnać. Raczej sobie już dokończę te prace polowe poza... odcinkiem, nie? Czyli właśnie tam nawożenie sadu winogronowego i to czwórka chyba, tak? Odchwaszczanie i nawożenie. No i zobaczymy się następnym razem. No wiesz, jedzie. W tamtej stronie chyba nie wycinałem nic, tutaj nie kojarzę. No i tu dwa tylko raptem, tak? No też trzeba uważać, żeby nie położyć tego zestawu. Troszeczkę chyba za blisko. Dobra, ładuj to. Też tu muszę siedzieć w środku. Nie mogę ani tu za bardzo do menu wyjść. No tam już na 17 widzę, że skończył. Aczkolwiek też koło mnie jak fias na tej 17 z nawożeniem. No szkoda, szkoda. Ale trudno. Już nie będę tak pedantycznie do tego podchodził, bo czasem to aż przesada. Naprawdę. Dobra, zostały nam jeszcze tu dwie czy trzy z tyłu. Ups. No prawie. Żeby tu hamulce jakoś lepiej działały. Dobra, chyba ostatnia, nie? Chyba ostatnia, tu się zmieści tak, że dwie zostaną. Ta animacja się baguje, masakra. O, to. Pełno i już nawet nie widać. Nie ma żadnego komunikatu nawet. 33 minuty. Dobra, jedziemy, wyładowujemy to. 20 na godzinę około, także nie za szybko. Nie za szybko. Mogę sobie dalej za słupem elegancko. Tu jest wjazd, proszę bardzo. Można tu było też przed chwilą policzyć, ile tych kłód jest. Około 25. Tutaj się właśnie z tej strony pojawiają te palety z meblami gotowymi. Aczkolwiek nie ma tu żadnego triggera, nie? W którym miejscu one się pojawiają dokładnie. Ale są, także fajnie. Dobra, jeszcze sobie tutaj wejdziemy, zanim wjedziemy w ten trigger, ładujemy ten ładunek. Pokażę Wam tutaj, jak to wygląda. 3,5 tysiąca, także będzie około 11, myślę. Jak to wyładuje. No, jakoś mniej. Chociaż pewnie ma też znaczenie. Czyli co, ja tu 5 tysięcy przywiozłem tylko? To nie za dużo, powiem szczerze. Myślę, że może mieć też znaczenie, jakie drzewa się tnie, czy małe jakieś, czy duże. Czy one są cienkie, czy grube, nie? To też może mieć znaczenie. No cóż. Pasuje kończyć. Zatem. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki i do następnego razu. Także trzymajcie się. No i pa, pa.